przyszło. Już przyszło. Aby zapewnić sobie urodę i płodność, a sok z brzozy jest dobry na anemię i układ krążenia. Ale skąd ty to możesz wiedzieć, jak ty boginką nie jesteś? Widziano cię, jak tańcowałaś pod świętem drzewem lipy. Jak mogłaś obrzędy robić, nie wiedząc, jakie mają magiczne moce? Latem jest idealny na garstko i pytajko. Zaraz się przekonamy, kiedy światło zapytamy. A ciebie, Zorze, proszę, nie trącaj się, bo nie po to tutaj jesteś.
Zapraszamy kolejnego świadka. Zapraszamy Hortensję, co ma wieczne pretensje. Zdarzyło mi się. Na studio zapraszamy. Piękne imię. Kocham tu dziewczyny. Dzięki nim każdy szczęściem jest obdarowany. Dzięki Panu. No. Hortensja jest. Hortensio, przepraszam bardzo, Hortensio, czy możesz powiedzieć, że oskarżona żyborka zamawiała u siebie zioła ze starego człowieka? Cóż, na mnie opatrzę opowiadam, jakiego starego człowieka, na Boga, żyć takie straszne rzeczy. Nie zapominajcie, prawdę. Nie zapominajka, co nie potrzebuje grajka. Hortensja jest. Czy to tak trudno dla pana? Jestem w roju Hortensiuszy. Dami kucznylowym szlagiem przybyła. Gdzie? Hortensja tu wysławę, całowali się nad stawem. Dzień bardzo. Proszę. Mój ukochany kwiat kroku, lepszy niż każdy pokus, pokus. Dobrze, dziewanno. Wszyscy kochamy jakiś kwiat. Pani Hortensio, do brzegu pani Hortensio, proszę odpowiedzieć na pytanie. Żadnego starego człowieka na paru, ziółek, na lewek, czegoś tam jeszcze dla syna nie zamówiłam. Zwariuję z wami. Stary człowiek lub Boże drzewko to piołun jest. O, to właśnie piołun dla syna na parku. Oj, ty durna babo, toś on kobiety nie znajdzie, jak będzie go pił. Szaką ma silną moc, będzie wycinowany przez cały rok. Co teraz z nami będzie? Wrót należy zachodzić. Wnuki są potrzebne. Co i żonę musi mieć. Pomożemy ci. Tylko musisz poczekać do nocy kucharzy. To do czas pełen magii i wróżb, miłości i płodności oraz dobrej zabawy. Mamy wtedy zdrowe łamy i pomóż. I na spaćbę nas zaprosić. Dziękuję za zdrowie pokój. Kolejny świadek, zapraszam. Śmiało, proszę się nie krępować. Proszę się przedstawić. Jak na słoneczki. Kocham słoneczniki. Zawsze promieniem słońca są obdarowane. Wiemy, dziewanno. Co? Wiemy, dziewanno. Co się stało? O tak! Sława! Sława! Coś mi ominęło? Długo obradujecie? Dużo się spóźniłem? Lepiej już nic nie mów, tylko miejsce zajmij, bo twoje spóźnienie zakrawa na wyrzucenie z naszego zgromadzenia. Przepraszam, drogie bogini, ale sprawa była bardzo pilna. Taka szansa. Ktoś na pomoście stał. Czekałem, czekałem. Myślałem, że go wciągnę, że mnie zastąpi. Ale nie. Rozmyślił się. Poszedł sobie. Tyle czasu zmarnowałem. Taka szansa. Nawet nie zaczynaj, Waterman. Dobrze, że życie uszanował. Kontynuujmy. Jak no. Co nad rzeką Korepnicą mieszkasz? Czy oskarżona przygotowała na par soków
złotych dla swojej synowej na płodność. Tak. I to tak skuteczny, że już drugi w nocy jest. Jak? Mało. Cudownie. Tylko mówimy, że jest cudownie. To... będzie chronił. Który będzie chronił niemowlę przed pogórami. Przed niemcami rzecznymi. Którzy niemowie? Jak no? A skąd wiadomo, że to na harpom, a nie syn się wziął do roboty? Nie ma lepszej możliwości, jak ma kibla moc rozwinie. Cieszmy się, że Jagna, jak Jagna mówi, że trzaza pomogła. No, dziękujemy już Jagno. Zapraszamy kolejnego świata. O, pan Jarnowicz! Dawno pana u nas nie było. Chyba będzie już 9 miesięcy. Podróże dalekie mnie zajmują, lecz chętnie odwiedzę panie dzisiaj. No, wieczorem. Zapraszamy do nas. Proszę się przedstawić. Jarowik, połapski bóg wojny i płodności. O nic szczególnego, zioło zamówiłem. Zioła, panie Jarowicz, zioła się mówi. Widzę, że winie pańczuna i się dziurowo nastawiona. Proszę tego nie... Szanka już namieszała. Ludzie się poprawią. Zioła zamówiłem. Zaki Jarowicz, jaki zioła zamówiłem? Jakie zioła? No cóż, Spać nie możesz? Pewnie dlatego, że u siebie nie śpisz. Nasza sprawa dzień wojny płodności sypia. Czyli może z mielu zamówiłeś? Tak było. I co pomogł? Pomogły! Figlarne i wyzwolone ze wszystkich mielu! Dzień wanno! Myślę, że wysłuchaliśmy już wszystkich świadków i możemy podjąć decyzję. Prawda, siostry i bracie? Naradźmy się. Tutaj, co my robimy?
Żydy Borko, co w polu bary, co w człowieckim gaju mieszkasz? Nie najgorsza z ciebie zielanka, ale twoje moce płodności pozostawiają wiele do życzenia. Bo jak te szyszki w niebu zaczniesz kawalerom oferować, to we wiosce miejsca zabraknie i stolice nam przeniosą. A my swego nie oddamy! Nie oddamy! Nie oddamy! Nie oddamy! To co, dowody z nią? No, wiem, że słyniemy bezwzględności i srogości, ale potrafimy też okazać i dobre serce. Żyrborko, ogłaszam wyrok. Na rok, dzień i ogroda do nauki zostaniesz, a za 12 miesięcy, jak tu wrócimy, to znów cię osądzimy. Dziękuję! Po stronie dziękuję! Wyrok z pokorą przyjmuję! Chętnie tu zostanę! A na Grażynce i jej rodzince zioła przetestuję! Ostatnia w sezonie. Dziękujemy serdecznie.